W Radomiu po raz piąty odbędzie się finałowa gala Nagrody Prezydenta RP dla dobra wspólnego. Para prezydencka będzie przebywała w Zespole Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga. Nagroda Prezydenta dla dobra wspólnego została ustanowiona w 2016 roku. Jest z jednej strony wyróżnieniem i uhonorowaniem osób oraz instytucji współtworzących społeczeństwo obywatelskie, a z drugiej strony ma na celu pokazanie tych osób i instytucji jako przykładu do naśladowania, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. To nagroda dla ludzi, instytucji oraz nagroda za takie przedsięwzięcia, które służą innym, które pokazują, że my, oprócz naszych prywatnych spraw, mamy również pewne zobowiązanie wobec tych, którzy żyją wokół nas. Podczas uroczystości prezydent wręczy statuetki i dyplomy w czterech kategoriach: instytucja, organizacja, dzieło, przedsięwzięcie, projekt, człowiek, lider oraz nagroda specjalna imienia Piotra Pawłowskiego. Przez 5 lat wśród nagrodzonych są pracownicy hospicjów, są osoby, które pomagają osobom niepełnosprawnym, są osoby, które pielęgnują pamięć, są osoby, które działają bezinteresownie na rzecz innych. Nagroda dla dobra wspólnego ma honorować te inicjatywy obywatelskie, które są związane z lokalną społecznością, są inicjatywami o niedużym zasięgu i nie są znane z mediów. Stąd też nieprzypadkowo dzisiejsza gala odbędzie się w Radomiu. Wśród nominowanych jest bowiem kilka przedsięwzięć związanych z tym miastem i ziemią radomską.